Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Właśnie zabieram się za obiad. Dzisiaj serwujemy karkówkę i kaszankę z grilla. Co prawda jest ciepło, ale ma padać deszcz. Miał padać od 11. Nie padał. Mam nadzieję, że to się zmieni. Prawdopodobnie zjemy w środku, ale zrobimy kaszankę i karkówkę z grilla. Prosiłam panią, żeby mi pokroiła 4 kawałki. Więc prawdopodobnie je zaraz tutaj zamarnuję. Jakoś fajnie, no i kaszankę. Kaszankę uwielbiam z grilla. Naprawdę uwielbiam. Bardzo dobre jest z jabłkiem, z cebulą. Mam jakiś chleb, więc zrobię czosnkowe pieczywo. Albo mam jednoczosnkowy, chyba tak mi się wydaje. Zapakowane. Bułeczkę też mam. Więc coś tam się wymyśli. Może jakąś sałatkę zrobimy z pomidorów. O, na przykład żółte pomidory i czerwone pomidory. Albo malinowe. Kupiłam w ogóle też truskawki. No nie są polskie truskawki, no ale są bardzo dobre, muszę powiedzieć. Może zrobię truskawki w śmietanie, a może właśnie z cukrem, z syropem klonowym lub same. Jeżeli ich dzisiaj nie zjemy, to je zamrożę. Generalnie mrożę takie truskawki, jak już są, można powiedzieć, nie pierwszej świeżości, bo wtedy są dobre do kompotu, albo można je zmiksować i zrobić z tego makaron z truskawkami i ze śmietaną, albo dodać do jakiegoś tam szejka. Tak w ogóle to zadziałał mi Prodish. Na szczęście, bo ostatnio myślałam, że mi się popsuł. Niestety mam jedno gniazdko, gdzie mi wywala korki. Dlatego zmieniłam miejsce i zrobiłam czaj kurczaka z Prodisha. Tego kurczaka jeszcze wykorzystam, trochę mi zostało. Myślę, że na przykład do sałatki można zrobić taką sałatkę z majonezem, z ananasem, z kukurydzą, do tego jakieś przyprawy, ogórek kiszony albo korniszony, to już zależy od Was, albo można zrobić taką nawet pastę na kanapki. Mam tutaj całą moją zaprawę do karkówki, a mianowicie trochę gałki muszkotałowej, wyciśnięty czosnek przez praskę, oregano oraz sól ziołowa. Dodam trochę zwykłe jeszcze. Delikatną ilość oleju ryżowego, żeby to mi się tak wszystko powiązało i pomieszam. Karkówkę sobie już rozbiłam. Sorry za odgłosy, ale tutaj jakaś mucha mi lata, która mi spędza sen z powiek. Nie mogę jej w ogóle namierzyć. Muszę kupić takie już wkłady na komary. Ja jeszcze ich nie widziałam nigdzie. Nigdzie, bo też za bardzo nigdzie nie byłam. No dobra, teraz mamy karkóweczkę, no gryba, pyszną, pyszną karkóweczkę. I do tego kaszanka. Na razie dwie wystarczą. Trochę ją nacinam. Delikatnie. I piekę ją zawsze w folii, albo robię na grillu w folii. To się piekę w piekarniku. I wsadzam jabłuszko. Cebuli jednak nie będę dodawać, bo zgodnie stwierdziliśmy, że wystarczy nam to jabłko. Przewijamy. I obiad mamy gotowy, to się marnuje. Teraz się zajmę granatem. Obiorę go, żeby mieć do sałatki. Dużam sobie fartuszek. Zawsze się tym granatem pobrudzę. Nie, może on nie jest taki pierwszej świeżości, ale generalnie jest bardzo dojrzały i teraz będę go obierać. Tego sposobu obierania w ogóle nauczyłam się od jednej z Was, bo dostałam od Was kiedyś linka pod komentarzem, jak obierać granata, więc bardzo dziękuję. Może nie robię tego tak idealnie, ale na pewno to bardzo, bardzo pomaga. Wezmę sobie jeszcze ręcznik papierowy. Nienawidzę, jak mam tutaj taki brudno tutaj dookoła też. Trochę to nacinam. Łatwo się obiera. Co prawda, no trzeba wyjąć te nasiona, ale czy tam owoce, nie wiem jak to się mówi, ale na pewno ten sposób jest najlepszy, jaki znam na razie. W sumie to można też taki zrobić szpikulec. To wtedy wyjdzie nam również białe do końca. Może tak zrobię z drugim granatem. O. No
Widzicie? Całkiem spoko. Bardzo dojrzały jest ten granat, taki powiedziałabym idealny. Teraz będę to jeszcze bardziej rozdrabniać, ale na razie nie przejmuję się tymi błonkami. Jedną część już mamy. I zazwyczaj jak już obieram granata, to staram się obrać wszystkie, żeby za jednym razem mieć problem z głowy. On może spokojnie w lodówce trochę postać. Także tutaj nie ma problemu. W jakimś takim pojemniku. Najlepiej szklanym. Oczywiście. Ale ja nie mam takiego szklanego. W idealnej wersji obierania tego granata, jak dobrze go natniemy, to wystarczy, że weźmiemy miszkę drewnianą najlepiej i będziemy to pukać. I wtedy te wszystkie owoce wyjdą. Pamiętam, że jak byłam mała, to moja mama mi dawała takie kawałki tego granata i nie lubiłam przez to go jeść. Żeby sobie obgryzać, a ja nie lubiłam tego jeść, jak byłam mała. Zresztą dzisiaj też tego nie lubię, chociaż to jest jadalne podobno. Ale moim dzieciom staram się to obierać. Zresztą to jest później świetne do sałatki, do kaszy, bo pomyślałam sobie, że właśnie może zrobić dzisiaj kaszę. O, to jest raczej niedobre. Kaszę z tym granatem. Jakąś orkiszową. W sumie tej kaszy chyba każdy teraz ma dość sporo. Kaszę makaronu, ryżu. A powiem Wam, że mi się skończył w ogóle papier toaletowy. To znaczy, nie skończył mi się, bo mam w szafce, w łazience, ale w opakowaniu już nie mam. Ostatnio mam także rolkę ręcznika papierowego. Że wszystko zostało wykorzystane, to mnie cieszy. Bardzo. Dobra, pierwszy granat jest obrany. Jak idealnie obierzecie tego granata, to powinno Wam wyjść coś takiego. Taki ząb. I wtedy w ogóle ta błonka Wam nie zostaje z przodu, że to już musicie tam dojść do tego. I 4 razy musiałam obrać granata, żeby mi to jakoś mniej więcej wychodziło, ale jest to naprawdę fajny sposób, także dzięki Wam poznałam nie tylko to, bo wiele innych rzeczy, dobrych rad w kuchni i nie tylko, za co bardzo, bardzo dziękuję. Kasza już jest gotowa, dla nas jest ze szczypiorkiem i rukolą, a dla dzieci bez tych dwóch składników, ale tutaj mamy jabłko, granat, to jest kasza bulgur, jakby co? Granat, jabłko, ogórek i pomidor żółty. Można to doprawić, dolać trochę jakiegoś oleju, na przykład, nie wiem, z awokado, z pestek dyni, co już tam chcecie najbardziej. Można też dodać oczywiście awokado. Bardzo fajna rzecz, na przykład do karkóweczki. No i wszystko już jest gotowe. Mamy tutaj bagietkę, karkóweczkę, która wyszła bosko. I na koniec kaszaneczka. Jedna, druga. Także my się zabieramy za jedzenie smacznego. Jesteśmy już grubo po obiedzie, odzywam się do Was zdecydowanie później. Będę robiła teraz śniadanie na jutro. Ja Wam to już kiedyś pokazywałam, w takich kubkach zazwyczaj to robię. To są kubki, które kupuję w Pepco. One są w Pepco, nie wiem czy teraz są, ale generalnie są za 1,95 zł, z różnymi pokrywkami, ze słomkami. Są bardzo fajne do różnych lemoniad, żeby podać na jakieś imprezy, na nie wiem, kinderbale, żeby tak zwyczajnie sobie wziąć na balkon czy do ogrodu, lub nie tylko, do domu również. I ja w tych kubkach robię sobie, i mojemu mężowi, bo moim dzieciom będę robiła bez tych wszystkich dodatków typu matcha i tak dalej, moim dzieciom robię z nasionami chia i z płatkami owsianymi, zalewam to mlekiem i wsadzam do lodówki. Rano wyjmujemy to, możemy przeozdobić owocami, ja to Wam pokazywałam kiedyś, myślę, że znajdę ten film, to Wam podlinkuję. I jest to bardzo fajna forma w ogóle też takiego śniadania w biegu, czy jak idziemy do pracy, można to sobie wziąć, wyjmujemy tylko z lodówki i mamy już wszystko gotowe. Generalnie to ja to zalewam mlekiem, albo mlekiem roślinnym, napojem roślinnym. Jeżeli chcecie, możecie to zalać wodą, dodać cukier, syrop klonowy, miód, no nie, to już tam co chcecie. Mam tutaj nasiona chia, będę mieszała nasiona chia z płatkami.
owsianymi. Ja używam tych płatków owsianych drobno zmielonych, czyli one chyba się nazywają błyskawiczne, nie górskich. Nie lubię w ogóle górskich, uważam, że one są dla mnie za duże, za grube i jakoś tak ta owsianka, nawet jak robię owsiankę dzieciom, to nie wychodzi taka dobra, mam wrażenie. Niektórzy zupełnie nie widzą różnicy. Także to zależy od Was, zaraz Wam to z bliska pokażę. Dzisiaj znowu, bo nie wiem, czy Wam to mówiłam, ale chyba nie wspominałam, moja rodzina ma ostatnio straszną fazę na kisiel, budyń, kaszkę manną i cały czas to im robię. I tutaj już mam przygotowany kisiel, kisiel poziomkowy, kisiel truskawkowy, budyń czekoladowy, budyń waniliowy, kaszki te manne wszystkie, waniliowe, naprawdę to jest jakaś mega wielka faza na to, więc co chwila tylko przygotowuję im kisiel, budyń albo kaszkę. Do tych kubeczków dodaję trochę maczy. Macza to jest świetny, świetny składnik. Polecam serdecznie. Możecie też pić zamiast kawy albo herbaty. Dla siebie dodam spirulinę. Następnie dodajemy nasiona chia. Można dodać same nasiona chia bez owsianki, z płatków, sorry, owsianych. Bardzo już zależy od Was. Jak lubicie, bo każdy lubi co innego i to absolutnie rozumiem i szanuję. Dla innego mojego dziecka też zrobię taką owsiankę. Dwa. Starczy. Teraz mamy płatki owsiane. Mieszam zawartość. To będzie bardziej zielona ze spiruliną. Możecie też na przykład dodać kakao, to jest fajny sposób również. Ja dzisiaj dodam trochę zmielonych migdałów. Fajny posmak. Oraz zmielone orzechy laskowe. To jest też opcjonalne, tak jak mówię. I jutro rano, jak to śniadanie wyjmę, to dodam truskawki, maliny, na wierzch płatki migdałów i będzie pyszne. Błyskawiczne, zdrowe, kolorowe i przede wszystkim bardzo odżywcze. O, i wystarczy. Teraz do tych dwóch naszych dodaję napój roślinny, konkretnie migdałowy, który też do tego może zrobić koktajl jakiś z awokado, z bananem, zobaczymy. Mieszam dokładnie. Widzicie, ta spirulina jest mocno zielona, jest bardzo, bardzo, bardzo zdrowa. Jeżeli jesteście zainteresowani, to Wam serdecznie polecam spirulinę, bo ona ma wysoką zawartość białka, witamin K, B1, B2, B3, B6, kwasu foliowego, więc na przykład jest idealna też dla kobiet, które są w ciąży lub które planują zajść w ciążę, magnezu, żelaza, manganu, selenu, chromu, jest świetnym źródłem wapnia, cynku i miedzi. Że warto jest chociaż trochę jej dodawać. Dlatego ja zawsze coś tam przemycam mojemu dziecku, jednemu i drugiemu, do koktajli. Malutko, bo ona jest niestety wyczuwalna przez moje dzieci. Jak jest taka za duża, ale troszeczkę jestem w stanie przemycić. W międzyczasie oczywiście możecie sobie dodać trochę mleka, jak już Wam zgęstnieje, trochę pomieszać, ale jest to opcjonalne, bo wystarczy tak naprawdę rano się tym zająć i wszystko będzie dobrze. Do tego trzeciego deserku dodam zwykłe mleko. Zamykamy i wsadzamy do lodówki od 2 godzin do 2 dni. Może stać spokojnie. Teraz zajmiemy się zdrowymi ciasteczkami. Mam tutaj jedno jajko i proszek do pieczenia. Zdrowymi ciasteczkami, bardziej bezglutenowymi. Że tak bym to nazwała. Jajko, do tego mamy mąkę migdałową, czyli zmielone migdały. Powiedziałam, że tak, słuchajcie, nie wiem, może wszystko. Czyli z 2 łyżki do zupy. A tak w ogóle miałam fartuch i tym granatem się pobrudziłam.
Nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale jakoś zrobiłam. Do tego dodajemy mąkę z orzechów laskowych. Syrop klonowy, oczywiście, bo u mnie to jest podstawa. Absolutna. Pomyślałam, że do tej owsianki na jutro mogłam jeszcze dodać siemię lniane, bo mam. No ale nic, co się odwlecze, to nie uciecze. Następnym razem dodam do tego nasiona chia. Tak. Taka garść, czyli powiedziałabym pół łyżki albo łyżeczka do herbatki. Następnie dodajemy troszeczkę cynamonu. Możecie dodać także banana, jak macie ochotę. Koniec jeszcze wiórki kokosowe. Półtorej łyżki do zupy. Mieszamy. Można dodać również masło orzechowe z migdałów, z nerkowców. Możecie takie nerkowce też sobie zmiksować, pokruszyć, w blenderze zrobić mąkę z takich nerkowców, też dodać. I to na razie wystarczy. To będą takie ciasteczka dla mnie. A zaraz jeszcze na szybko zrobię dla mojej rodzinki. I teraz będę je nakładać na papier. Błyskawiczny przepis, jak widzicie. Raz, dwa, trzy. Ciastka gotowe. Można dodać sobie wszystko, czego tylko zapragniecie. Naprawdę wszystko. No to jest też taki mój eksperyment, bo coś mi się słodkiego chce, ale staram się nie jeść słodyczy. To takie ciastka będą idealne do herbatki. Teraz wsadzamy to do piekarnika na, myślę, że 15-10 minut. Jak tylko je zrobię, to Wam powiem, ile będę je piekła. Teraz robię ciasteczka dla mojej rodziny. Mam tutaj już jajko jedno, cukier puder, gdzieś tak, nie wiem, z 70 gram mniej więcej. Do tego mamy proszek do pieczenia. Nie myłam specjalnie tej miski, bo chcę, żeby zjedli chociaż trochę czegokolwiek zdrowego, co tam było w niej. Można przesiać ten cukier puder, ale ja generalnie się nie zajmuję tym, szczerze mówiąc. Trochę soli. Z tego, co dużo nie robię. Nie chcę, żeby wyszło mi nie wiadomo ile ciastek. Teraz mamy mąkę. Aha, bo ja mam tutaj krupczatkę. Poczekajcie, muszę wziąć pszenną. Wsypałam pszenną mąkę. Mieszam. Nie wiem, tak dwie szklanki, szklankę. Zależy, jak lubicie. Ja tutaj wsypałam na oko, myślę, że półtorej szklanki, jakoś tak. Cukier puder zawsze dodaję do kruchych ciastek, raczej nie dodaję zwykłego cukru, ale można zwykły jak najbardziej, jak tam Wam pasuje. I do tego masło. Powiedziałabym, że tak gdzieś 70 gram tego masła. Coś takiego, żeby to była zabawa w kuchni, a nie tylko siedzenie i robienie cały dzień. Kiedy ciasto mam już zagniecione, gotowe, mam taką łyżeczkę do melona i arbuza, do robienia z owoców takich kuleczek, i wykładamy na formę. Na razie wystarczy, a resztę tego ciasta wsadzę do zamrażarki i zamrożę na lepsze czasy. Już będę miała gotowe ciasto, wystarczy je wyjąć, rozmrozić. Będę miała, myślę, że no tak 4, może 5 ciastek, takich większych lub parę mniejszych, bo przecież one mogą być różnej wielkości. Biorę taką torebkę foliową.
Sprawdzam zawartość ciasta i mrożę. Mogę sobie delikatnie zbliżyć rękę i rozgniatamy nasze kulki. Wsadzam do piekarnika na mniej więcej 12-10 minut, w temperaturze 180 stopni pieczemy, wyjmujemy, zostawiamy do ostygnięcia, a można też zjeść takie cieplutkie do kawki albo herbatki. Zdrowe ciacha mamy już gotowe, wyjęłam je z piekarnika po mniej więcej 11 minutach, 11 minut 200 stopni, są jeszcze trochę ciepłe, bardzo dobre, tylko że takie zdrowe, wiecie, bez cukru, ale nie są wcale niesłodkie. Pyszota. Zdrowe. I można je jeść bez wyrzutów sumienia. Ciastka, kochani, są już gotowe. Znikają jak świeże bułeczki. Każdy rodzaj. Są przepyszne. Bardzo łatwo się je robi. Tak jak mówię, możecie sobie resztę zamrozić i mieć na przykład na śniadanie, jeżeli lubicie takie śniadanie na słodko. To tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Pa, pa!